Witam was, moi kochani, na moim śląskim kanale Słodki Smak Pasji na Lubinka TV. Dzisiaj mam do was błyskawiczne ciasteczka owsiane, bez dodatku cukru. Jak macie ochotę na coś słodkiego, to sięgnijcie po takie ciasteczko. Są przepyszne. I zapraszam was teraz na filmik. Do naszych ciasteczek potrzebować będziemy garść rodzynek, garść nasionek z dyni i garść nasionek ze słonecznika. Możecie tak samo na przykład nasiona z dyni zastąpić sezamem, lubicie. Tutaj mam szklanka płatek owsianych, szklanka moja ma pojemność 250 ml, jedno jajko i jedna łyżeczka miodu. Suche składniki mieszamy w misce. Dodajemy jedno jajko i dodajemy łyżkę miodu. I wszystko razem dobrze zagniotamy. Zamiast rodzynek możecie też użyć suszone żurawiny albo dać pół na pół z rodzynkami i zamiast tych nasion, jak już powiedziałam, na przykład zamiast dyni czy tego słonecznika możecie dać też coś innego, dodać jeszcze sezamu, czy dodać nasionek chia, czy po prostu wymieszać pół na pół, jak wam pasuje, co macie w domu, co macie prawie pod ręką. Te ciasteczka będą ze wszystkim dobrze smakować. Odstawiamy na bok i przygotowujemy blaszka z papierem do pieczenia. W tym czasie piekarnik załączymy na 160 stopni góra-dół. A my za pomocą łyżki formujemy na blaszce takie placki. Popatrzcie, jak wam się będzie te ciasteczka lepiej formować, czy za pomocą łyżki, czy po prostu za pomocą ręki. Wyszło mi 12 sztuk tych ciasteczek, jak chcielibyście więcej, to po prostu zwiększyć składniki. I pieczemy przez około 15 minut. Ciasteczka wyciągłam akurat z piekarnika. Poczekam, aż mi ostygną i zaraz będę zajadać. Co muszę wam powiedzieć, że te ciasteczka są naprawdę bardzo pyszne. Moim dzieciom tak smakowały. Jo, jeszcze raz musiała potem zrobić, ale zrobiła z podwójnej porcji. Nawet nie myślałam się, że będą mi te ciasteczka tak smakować. I polecam wam je, zróbcie ten przepis, wypróbujcie, bo są one szybkie do zrobienia. Mamy coś ochota na słodkiego, to takie ciasteczko jest po prostu idealne. I to na tyle, kochani. Ja dziękuję wam za to, że tu ze mną żeście są, że my tu oglądacie, za te wasze lajki, za wszystkie wasze komentarze. Bardzo mnie to cieszy, bo wtedy wiem, że to, co robię, nie jest nadarymno, że ktoś na to patrzy i komuś to się przyda. I to na tyle. Widzimy się zaś na następnym filmiku. Pa, pa.